Dzień dobry, Mateusz Benner. Zapraszam na informacje sportowe. W rozegranym w Głogowie zaległym meczu 10. kolejki Fortuna pierwszej ligi Chrobry Głogów przegrał z Odrą Opole 2-3. Bramki dla gospodarzy zdobyli Ilków Gołąb i Banaszewski. Po tym wygranym meczu z Stomilem Olsztyn na pewno chcieliśmy dać kontynuację dobrego meczu, dobrej gry, co nam się udało w pierwszej połowie. Na pewno prowadziliśmy tą grę, byliśmy zespołem, który po prostu kontrolował przebieg meczowy i stąd bramka na 1-0. Po bramce nie wiemy dlaczego zawsze mamy ten problem, żeby utrzymać to, co nas doprowadziło do tej pierwszej bramki. Odbiliśmy trochę pole przeciwnikowi, chcieliśmy zagrać bardziej z kontry, to nam się nie udawało, nie mogliśmy wyjść z naszej połowy. Do przerwy ten wynik się utrzymał, w drugiej połowie chcieliśmy zareagować, na to wrócić do tych założeń, które mieliśmy na początku, ale nam się ta gra nie układała. W zaległym spotkaniu z piątej serii PGNiG Superligi zespół piłkarzy ręcznych Chrobrego Głogów wygrał na wyjeździe z piotrkowianinem Piotrków 29-28. Gospodarze po słabej pierwszej połowie rzucili się w szaleńczą pogoń, ale brakowało im czasu. Goście wytrzymali próbę nerwów i po ostatniej syrenie mogli się cieszyć z 3 punktów. Dobrze, że zdobyliśmy tu 3 punkty, ale trochę zepsuliśmy nastrój swój, można tak powiedzieć, humor w tą końcówką ostatnimi 15 minutami, bo nie można doprowadzać do takich sytuacji, gdzie ta nerwówka i mogło różnie się skończyć, ale to też wynika z tego, że praktycznie jednym składem graliśmy ten mecz w drugiej połowie, gdzie było to prowadzenie, gdzie były dobre, stuprocentowe sytuacje, nie wykorzystali. To chyba też to trochę zmęczenie i nie mają jeszcze tych kondycji fizycznych chłopacy. Chociaż dzisiaj wytrzymali ten mecz i za to dzięki wielkie. Może nie taki jakiś tam dobry styl, nie w dobrym stylu dzisiaj wygraliśmy, ale najważniejsze, mamy te 3 punkty. Jesteśmy zadowoleni z tego, pracujemy dalej, idziemy dalej, walczymy dalej. Panczyniści Kuprum Lubin przygotowują się do kolejnych występów. Najbliższy z nich to Mistrzostwa Polski w wieloboju. Sezon łyżwiarski trwa, choć nie udało się uniknąć wielu zmian terminarza spowodowanych pandemią koronawirusa. Najbliższe zawody, do których przygotowują się Lubinianie, odbędą się zgodnie z planem. Teraz najbliższy weekend odbędą się Mistrzostwa Polski wieloboju, oczywiście w Tomaszowie Mazowieckim, bo to jest w tej chwili jedyny tor zamrożony. Natomiast za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski wieloboju sprinterskim. To jest dla nas bardzo ważne, bo tam czołowe zawodniczki z Lubina będą aż 3 startowały. Mamy też młodych juniorów, którzy już posiadają klasy, które upoważniają ich do startu właśnie w Mistrzostwach Polskich seniorów. I właściwie to na tym się zakończy taki sezon startowy tutaj w Polsce. Na początku grudnia w Lubinie odbędą się ogólnopolskie zawody dzieci. Na dzień dzisiejszy już wiele ekip z całej Polski zgłasza właśnie te dzieci, między innymi z Tomaszowa, Zakopanego, Sanoka, z Warszawy, z Elbląga, z Gdańska, także naprawdę z całej Polski zjedzie dosyć sporo tych dzieci. Naprawdę są to bardzo fajne zawody. Niestety przykro, że odbędą się bez publiczności, tylko mogą w tym uczestniczyć trenerzy i organizatorzy tych zawodów. Ogólnopolskie zawody dzieci odbędą się w dniach od 5 do 6 grudnia na torze RCS-u w Lubinie. Zawodnicy strefy walk Lubin wystąpili w Mistrzostwach Europy. Powrócili z wieloma sukcesami. Przedstawiciele strefy walk Lubin z Mistrzostw Europy wrócili z 5 medalami. Udało nam się wywalczyć 5 medali na 6 walczących zawodników, z czego 3 medale są złote, 1 srebro, 1 brąz, także jestem bardzo zadowolony. Udało nam się dobrze przepracować ten czas i to zaowocowało. Przed zawodnikami lubińskiej strefy ostatnie zawody w tym roku. Przed nami zostały ostatnie zawody 5 grudnia, będą to zawody parterowe, czyli brazylijskie jiu-jitsu, w formule G, no G, czyli w kimonach i bez kimon. Tam jedziemy bardzo dużą ekipą, chyba w ogóle największą odkąd startujemy, z 20 osób, więc szykujemy się pod te zawody i myślę, że też będzie worek medali. Zawody odbędą się 5 grudnia. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.